Cześć, tu Ernest. Złoty event, czas zacząć. Na wyspie w grze już są złote przedmioty. A do tego dzisiaj równo o 18:00 Fortnite na swoim Twitterze ustawiło nowe, złote zdjęcie profilowe oraz nałożyło złoty odcisk na tło. Ale to nie wszystko. Wcześniej tego dnia w różnych miejscach na świecie odnaleziono pierwsze zwiastuny nowego wydarzenia Fortnite. Czasami są to po prostu plakaty z napisem Fortnite, ale na przykład w São Paulo na monitorach w metrze można było zobaczyć wyjątkową wiadomość. Przedstawia ono logo Fortnite, na którym jest złoty odcisk dłoni. Czy to może być Oro? Przyjęło się, że postać Oro będzie miała coś wspólnego ze złotym eventem, o którym mieliśmy już okazję kilka razy porozmawiać. To połączenie logo Fortnite i złotego odcisku może symbolizować to, że Oro swoim dotykiem Midasa dotknie świata Fortnite. To by nam wyjaśniło, skąd wzięły się złote przedmioty w domku na środku wyspy. Na dole są dwie linijki tekstu. Co ciekawe zdanie, transmisja przejęta, operacja została potwierdzona. Jest zakrywane złotymi paskami. Podobnie złotymi paskami została ukryta informacja na temat tego, co nadejdzie w drugim sezonie. Możliwe jednak, że w tym przypadku chodzi o to, że w drugim sezonie będzie dużo złota. To niekoniecznie musi być zakryta wiadomość. W sezonie drugim może być po prostu dużo złota. Na wyspie, na skinach, czy jako nowe macy. To jest brazylijski numer telefonu. Po zadzwonieniu tam można usłyszeć taką oto odpowiedź. Os agentes foram acionados. Cartão de acesso ao cofre adquirido. Tutaj sprawa robi się bardzo ciekawa. Do tego dziwnego dźwięku na końcu zaraz wrócimy. Teraz zajmijmy się pytaniem, kim są agenci. Po starcie tego sezonu, gdy weszło się do gry po raz pierwszy, podczas wczytywania można było wyczytać sekretną wiadomość od prawdopodobnie przybysza. Co ciekawe, tam też jest wzmianka o transmisji i agentach, których umieszczono na nowej wyspie, aby przeprowadzili tam badania. Przybysz w swojej wiadomości dodał, że spodziewa się podobnie oznakowanych agentów na wyspie. Tutaj jest mowa o Ego i Alter. Wracając do tego dziwnego dźwięku, to najprawdopodobniej kod. W plikach gry 2 tygodnie temu pojawił się taki oto nowy dźwięk. Ma on nazwę kodową Agent Meowsles. Po wzięciu tego nagrania pod spektrogram można zobaczyć kotka i rybkę. Ten oto dokładnie dźwięk z nagrania z telefonu to pewnie jakiś kłaczek albo miałknięcie. Dziwne stukanie później jest podobne do tego z plików gry. Miauczenie też jest bardzo podobne. To oznacza, że jednym z agentów jest kot. Krążą też teorie, że agent Meowsles może być kotem, który jest widoczny na ekranie wczytywania z 7 sezonu. Po połączeniu słów miał, czyli miałknięcia, i muscles, czyli mięśni, powstaje Meowsles. To by pasowało do kota mięśniaka. Agenta kota mięśniaka, który zajmie się tematem Oro. To by wyjaśniło, skąd wzięła się teczka Ego na złotej toalecie. Należy ona do agenta Ego. Teraz skarbiec. Treść tego nagrania podpowiada nam, że agenci mają dostęp do skarbca. Pamiętajcie, że ci agenci to prawdopodobnie też my, gracze. W skarbcu mógł się kryć sam Oro, który po wydostaniu się stał się problemem. A może agent Meowsles go wypuścił? Przypuszczam, że Oro, Fuzja i reszta postaci mogą być mutantami, które powstały w wyniku eksperymentów prowadzonych w skarbcu. To by pasowało do teorii mutantów w sezonie drugim. W wiadomościach wczoraj pojawił się taki oto żarcik. Ale może to jest nawiązaniem do tematyki drugiego sezonu. Tak, ta sylwetka została stworzona z istniejących już skinów, ale mutant to mutant. Pozostało nam czekać na następne zwiastuny. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co wy o tym uważacie. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.